Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jak Partia Demokratów zniszczyła partię, jak Partia Demokratów zniszczyła demokrację w Ameryce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze do subskrypcji. Dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. No demokracja to w zasadzie musi być wolność. W demokracji musi być wolność. Przede wszystkim musi być wolność słowa. A te dzisiejsi demokraci, no to nie są już demokraci Kennedy'ego, to nie są lata 50., 60., 70. Dzisiejsza Partia Demokratów to są po prostu socjaliści. To są socjaliści, którzy dążą do jednopartyjnego systemu w Stanach Zjednoczonych. No i im się wydawało, że im się uda. Komuniści myślą do tej pory. No teraz wybory międzyprezydenckie w 2022 roku. No Izba Reprezentantów przeszła w ręce republikanów, konserwatystów, no ale Senat, Izba Senatu jednak jest ciągle podzielona. Jak oni to osiągnęli? No osiągnęli to, że po prostu cenzurują nieprawdopodobnie marsz przez instytucje od lat 60. Komuniści opanowali wszystko, opanowali 99% szkół, uczelni, opanowali 80% wszystkich ratuszy, miast, ministerstw. Oni po prostu są wszędzie. Konserwatyści są, pracują, po prostu pracują i podatki, a cała budżetówka po prostu jest socjalistyczna. No, na tym to się wszystko opiera. Tak? Wszyscy, co pracują dla państwa, głosują za tym, żeby państwo było coraz większe, no i głosują przeciwko temu, żeby indywidualni ludzie się rozrastali, żeby była wolność jednostki, czyli między innymi wolność wypowiedzi. No i do tego się sprowadza. Komuna, komunizm, grupa dyktuje to, co mają pojedynczy ludzie robić. W wypadku Twittera, no to też jest dziadowska sytuacja, bo ludzie mówią, czy uważają, że Twitter no to jest prywatna kompania, no ale prywatna kompania, która po prostu w zasadzie, czy Facebook, która zaprasza ludzi do tego, żeby publikowali swoje materiały, no a później te materiały, nie płacąc im, no w zasadzie nie płacąc im, jest w stanie poszatkować i cenzurować i pomijać, czy eliminować, czy kasować. No, prawda była usuwana. Do tego stopnia bezczelność jest taka wielka, że usunęli konto prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Ochrona wolności wypowiedzi, no to jest łatwa. Jest łatwa wtedy, kiedy ta wypowiedź, się zgadzamy z tą wypowiedzią. Najgorszy taki dylemat moralny czy filozoficzny, no to jest to, czy można pozwalać ludziom jakieś przeciwne zdanie. Uniwersytety, koledzy w Ameryce, no na całym świecie, no to w zasadzie jest miejsce, gdzie tam się to wszystko wałkuje, gdzie to się wszystko ściera, gdzie to się miesza. No i ludzie na tym bazarze myśli po prostu patrzą się, jaka jest inna strona medalu i jakoś dochodzą do wniosku. Teraz w zasadzie w Ameryce już nie ma wspólnego porozumienia. Jeżeli jest straszny rozdział na poziomie właśnie moralnym. Skrobanki, lewica jest praktycznie rzecz biorąc za całkowitymi za skrobankami do ostatniego tygodnia ciąży. Prawica, konserwatyści są przeciwko. Marksiści są za konfiskatą broni. Prawica jest w zasadzie za wolnością do posiadania broni. To są te bardzo takie sprawy, które rozdzielają. No i trzecia jest wolność wypowiedzi. Wolność wypowiedzi w zasadzie w oczach leninistów, stalinistów, marksistów nie istnieje. Jest jedynie politycznie poprawna
linia partii. Konserwatyści mówią, że każdy może powiedzieć to co chce. No i to te pryncypia amerykańskiej demokracji po prostu zostały zniszczone przez Partię Demokratów. Partia Demokratów powinna zmienić jak najszybciej nazwę na Amerykańska Partia Socjalistyczna. A Aleksandria Ocasio-Cortez, ona jest jedną, ona jest członkiem właśnie Amerykańskiej Partii Socjalistycznej pod skrzydłami Partii Demokratów. No i gdzie ta wolność wypowiedzi się sprowadza? No jest w Konstytucji powiedziane, że każdy może powiedzieć to, w co wierzy. W to, co wierzy, jeżeli powiedzmy nie narusza dóbr i przeciwnej strony. Na dzisiejsza interpretacja komunistów to jest taka, że wolność wypowiedzi kończy się, kiedy obraża uczucia jakiejkolwiek tam strony przeciwnej. No, konstytucja czegoś takiego nigdy nie wspominała. Każdy może powiedzieć, co chce. Na dzień dzisiejszy w Ameryce komuniści interpretują w ten sposób, że nasikać na amerykańską flagę to jest w porządku, ale nasikać na, powiedzmy, flagę tyle tylko, że sześciokolorową to już nie jest w porządku. Czyli już jest to, że można obrazić 150 milionów Amerykanów, sikając na tą flagę, no ale już nie można obrazić ludzi z innymi preferencjami seksualnymi niż po prostu heteroseksualne, czyli takie klasyczne, normalne stosunki międzyludzkie, te stosunki homoseksualne, wiadomo jakie są, no hydraulika jest trochę inna, hydraulika nieprzystosowana do czegoś takiego, no ale oni są obrażani. W 1964 roku była taka sytuacja, że New York Times, czyli gazeta, była sprawa w Sądzie Najwyższym przeciwko Sullivan. Sullivan, no to by była taka sytuacja, że na południu tam w Alabamie no tam były rozruchy jakieś takie rasistowskie, no i Nowy Jork, New York Times miał taki artykuł, no i w tym artykule dużo tam trochę przesadzili, chodziło o Martin Luther King, czyli ten murzyński działacz. Tam napisali, że był aresztowany kilkanaście razy, że tam byli bici, że tam jakieś różne rzeczy na tych demonstracjach były. No i te miasto zaskarżyło, bo powiedziało, że jest to zniesławienie urzędników państwowych. No i Sąd Najwyższy powiedział, że w zasadzie no to urzędników państwowych nie mogą skarżyć urzędnicy państwowi o zniesławienie, no bo w zasadzie są na świeczniku, no i są odpowiedzialni względem obywateli, no i obywatele, dopóki tam nie robią coś, nie nawołują, żeby ich tam zabić, pobić czy coś zniszczyć, no to nie ma czegoś takiego jak zniesławienie. Po prostu oni muszą się z tym zgadzać. No i to później od tego czasu, od lat 60. te sprawy wyciągane przez dziennikarzy, no to była wolność słowa. To była wolność słowa, gdzie ludzie czytali o, wiedzieli o wszystkim. I jeden z sędziów w Sądzie Najwyższym, no to powiedział, że wolność słowa, no to bardzo często polega na tym, że może być bardzo gwałtowna, że może być bardzo ostra, że może być bardzo żrąca, że może być bardzo niesmaczna, no ale każdy ma prawo powiedzieć to, co tam wierzy i w to, co myśli. No ale teraz już tego czegoś takiego nie ma. No, wielu przez długie czasy ludzie po prostu pisali listy do gazety, a teraz to się zamieniło właśnie w te najróżniejsze internetowe Twittery, Facebooki i tak dalej. No i ta różnica, czy te komunistyczne działanie, to było właśnie widać w wypadku syna
Huntera Bidena. Oto jest, to jest alkoholik, on tam w zasadzie no to ma dziecko z jakąś prostytutką z takiego baru stryptisowego. Jego brat zginął w wypadku, no to on w zasadzie zaczął sypiać z żoną, z tą wdową. Także cała ta rodzina Bidena to jest jeden wielki cyrk i bagno. Biden sam w sobie, on miał 29 lat czy 30 lat, kiedy wszedł do polityki i wygrał miejsce w kongresie, no bo powiedział, że staruszków trzeba usuwać z kongresu. Ten staruszek, którego on usunął, miał 63 czy 64 lata, no a teraz Biden ma pod 80, no i ciągle ciągnie te jest ciągle przy tym korycie. New York Post, no to właśnie publikował te najróżniejsze sprawy z tych komputerów, no bo co to się stało, tam Hunter Biden miał trzy laptopy. One jakoś zostały zalane wodą, tam nie wiadomo jak to się stało, czy mieszkał w piwnicy, czy to zalało, czy zostawił pijany otwarte okno w samochodzie. W każdym razie przyniósł trzy laptopy do warsztatu takiego elektronicznego. No i zamiast zapłacić za ekspertyzę tam ze $150, no to zostawił, podpisał, że odbierze to. No i podpisał coś takiego, że jak nie odbierze do 60 dni, czy tam do 90, no to wtedy to przechodzi na własność tego warsztatu, tego zakładu reparacyjnego. No i tak to się właśnie stało. Później jeden wielki cyrk był to taki, że FBI się w to włączyła. No FBI na dzień dzisiejszy w Ameryce, no to jest po prostu Urząd Bezpieczeństwa. FBI w Ameryce dzisiaj to jest po prostu NKWD czy KGB. Oni pracują dla partii demokratów. Tam przyszli, zrobili kopię, później skonfiskowali. No ten człowiek się skontaktował z partią opozycyjną Clintona i Bidena, no ale to wszystko zostało uciszone. Te publikacje, powiedzmy, które New York Post opublikował, no to Twitter i Facebook polikwidowali ich konta, czyli te prawo do wolności wypowiedzi kompletnie zostało zniszczone. No teraz Elon Musk no wraca do tego i pokazuje, jak komuniści wygrali wybory, jak komuniści po prostu oszukali swoich wyborców, no bo normalni republikanie to wiedzieli, co tam się dzieje, normalni republikanie widzieli, co się dzieje, a demokraci jednak zaślepieni tym komunizmem, oślepieni tym oszukaństwem w to wszystko uwierzyli. Cały Twitter no to ma jakąś odpowiedzialność jednak, żeby reprezentować obywateli, a oni po prostu ustawiają system polityczny. Oni ustawiają system polityczny dlatego, że robią co chcą. Propagują to, co uważają, zakrywają to, czego nie uważają. To jest kompletna manipulacja. No Twitter powiedział, że pokazywali to wszystko dlatego, że to było uzyskane nielegalnie. No nie było uzyskane nielegalnie, no bo te wszystkie komputery, no to po prostu przeszły w ręce właściciela normalnymi drogami, a oni publikowali te najróżniejsze strony Pentagonu, to też jakoś to wycinkało, czy Nowy Jork, czy wszystkie jakieś wycieki były na przykład na temat Trumpa podatków, no to publikowali, nie było żadnego problemu, że to było ukradzione, czyli typowej komunistyczna kali ukraść krowę dobrze, kalemu ukraść krowę niedobrze. No jest to zgniła i śmierdząca cała sytuacja.
No podejmują decyzje. Twitter podejmuje decyzje, no ale po linii partyjnej, po linii politycznej. Jeżeli coś pomaga Partii Demokratów, to wszystko zrobią. Jeżeli coś pomaga Partii Republikanów, no to blokują to, wyciszają, uciszają i czyszczą i tak dalej. I tak dalej. No to Elon Musk wygląda na to, że będzie to bardziej jakieś takie przejrzyste i będzie no, dużo bardziej sprawiedliwe. No teraz ta obrona wolności wypowiedzi jest najważniejsza. No to już nie ma czegoś bardziej ważnego niż taka sprawa. No politycy kompletnie, politycy urzędnicy nie mają pojęcia, co to znaczy wolność wypowiedzi względem, jak się popatrzy na konstytucję. Oni naprawdę jakoś emocjonalnie podchodzą, patrzą się krótkoterminowo, ale to są straszne, mogą być straszne konsekwencje. Jeżeli po prostu pewna grupa zawładnie całym społeczeństwem, no bo później zaczynają się szykany, później zaczynają się czystki, później zaczynają się aresztowania, a to nigdy do niczego dobrego nie prowadzi. No dobrze by było, żeby jakoś politycy z Partii Demokratów słuchali, czy patrzyli, czy jeździli w te miejsca, gdzie mieszkają Republikanie. No Republikanie te też mogliby jeździć do Partii Demokratów i patrzeć, co tam się dzieje. No ale teraz komuniści, partia marksistowska wychowała po prostu generacje ludzi konsomolców. Młodzi Amerykanie to są zawzięci konsomolcy. Oni są w stanie zniszczyć swoich rodziców, swoją tradycję, swoją przeszłość. Tak są nasączeni lewactwem. No i to jest niedobre. To jest niedobre, no bo jeżeli nie ma porozumienia, jeżeli nie ma jakiejś rozmowy, jeżeli nie ma limitu, jest tylko albo będzie to, co ja chcę, albo nic nie będzie, no to jest bardzo, bardzo tragiczna sytuacja. No i to jest ideologicznie, to wszyscy na dzień dzisiejszy ci komuniści to są nastawieni ideologicznie i oni nie widzą innej możliwości, tylko spełniania tego, w co oni kompletnie wierzą. No może ćwierć tych ludzi wierzy, a 3/4 lewaków po prostu no robi to, bo jest zmuszona, no ale ta połowa społeczeństwa prędzej czy później zastraszy tą drugą połowę, no i wtedy może być krwawo, wtedy może być bardzo niebezpiecznie, no i ekonomicznie, to zawsze się kończy biedą, taka sytuacja, taka jednopartyjne podejście do polityki, to zawsze się kończy tragicznie. No widać, co było w całym bloku socjalistycznym. Jeżeli nie ma bazaru myśli, jeżeli nie ma wymiany zdań i opinii, no to zawsze ekonomia upada. No i w Ameryce Kalifornia, czy Portland, Oregon, gdzie jest w zasadzie ten utopijny, teoretyczny socjalizm, tam po prostu całe społeczeństwo się rozpada. Rozpada się ekonomicznie, rozpada się społecznie, rozpada się na naszych oczach, na wszystkich frontach. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz za konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych. Głosujcie na tych, którzy nie pozwolą komunistom na Twitterze zlikwidować konta prezydenta Stanów Zjednoczonych, tylko dlatego, że jest z partii konserwatystów, tylko dlatego, że reprezentuje
80 milionów. Komuniści, no to są najgorsze gnidy świata. To demokraci amerykańscy, to nie są demokraci. To jest banda po prostu komunistycznych świń, którzy starają się oszukać, skłamać i wykolegować całą resztę. Zdrowia dla normalnych.